Dzień dobry, witam was w trzecim odcinku w Drogę Tropskim. To będzie dzisiaj odcinek pod tytułem Ciężki Transport. Również będzie zakup ciężarówki na sam koniec odcinka. To chyba nam się uda tym razem. Już mniej więcej wiem, co chcę zrobić. Dzisiaj pojedziemy w ciężkim transporcie na pewno i pojedziemy do... Teraz do Wrocławia, ale pamiętam, tak chcieliśmy jechać ostatnio, mi się wydaje. Już troszeczkę odkryliśmy, widać, że byliśmy w Enfurcie, byliśmy w Dreźnie. No oczywiście w Poznaniu. Gdańsk tam się odkrył ze względu na na dealera ciężarówek. No to więc bierzemy jakąś robotę. Rynek prawy. A i co to mamy? Z Dresdna do Wrocławia. Za 7 klocków. No i piękną skakanką. Naprawdę weźmiemy tą robotę dzisiaj. No to co? Zaczynamy w drogę. Nie czekajmy już na nic więcej. Udało mi się nagrać dzisiaj jeden odcinek, jeden za drugim, czyli wczoraj był odcinek, dzisiaj też będzie odcinek. Jutro raczej wątpię, ale dzisiaj może jeszcze, jeżeli mi się uda, to pojawi się też pierwszy odcinek z serii Gears of War 4. Ale no, jeżeli mi się uda, gdzieś w dzisiejszym albo jutrzejszym dniu się pojawi. Dobra, no to co, trzeba usiąść za kółko. Będziemy się ruszać do przodu, jak widać nam się gra ładuje. Przeważnie staram się wyciąć ten element. Będą bardzo fajne grafiki, o ile pamiętam. Tak, co wieziemy? No, ciężki zbiornik ciśnieniowy bodajże to jest. O, widać, że państwo już są gotowi. Tutaj widać trochę budowniczych. Fajny, podoba mi się ta animacja, że tu ludzie przygotowują, że to tak trochę wygląda jak ciężkie transporty w Cyfowanie. No, nie przesadzajmy, no. Jak mówię, o. TVN Turbo już jest, jak widać, robi nagranie. Mam nadzieję, że w kamerze, w szwerce nie będą mi siedzieć, no. No znowu będzie jak ostatnio. No dobra. Jak wiadomo, widać ciężką... To chyba silos zbożowy jest dosyć potężny, jak widać. No i tutaj takie wytłumaczenie, co mamy robić, jak mamy jeździć. Najpierw punkt A, punkt B, punkt C. No chyba damy radę, co? Chyba się nie rozbijemy. No tutaj, jak wiadomo, tego fajnie. Obejrzyjmy jak zwykle ciężarówkę. No fajnie. Zapalmy światła. Wygląda to fantastycznie, a wycieraczki mi się włączyły. No dobra. Jedziemy. Pomachajmy tutaj telewizji. Kierunkowskaz. Myślę, że to się nie za mocno nie potrzeba rozglądać, ale... Ale trzejcie. Jedziemy. No, nasz pilot do nas czeka. Ale się tutaj buzuje ta ciężarówka. Oj, prawie się zmieściłem, ale nieźle. Wszystko na milimetry tak miało być. No i zaraz będziemy wyjeżdżać z Drezna właśnie i będziemy jechać do Wrocławia w Polsce. To fajnie, bardzo mnie to cieszy. Ten nasz pilot to się naprawdę ociąga. Teraz będzie, wjeżdżamy do Drezna teraz w tej chwili, no to będzie 50, więc musimy trochę patrzeć. No fajnie, pilot już tu odciąga kierowcę, bo widzi. No panowie, mamy tu szeroki transport, no co wy się chcecie? Policja jest. No wszystko wygląda fantastycznie. No jedziemy dalej. Teraz będziemy na kierunkowskazach. Panowie mi tu zablokują drogę, żeby tutaj mógłbym sobie spokojnie przejechać, nawet na czerwonym. I to jest fajne w tym transporcie. I skręcamy. To chyba nie przekroczyłem nigdzie. To trochę dziwnie tutaj widać. O. No gazu. To wszyscy blokują mi ruch, a ja się tego ciągam.
No i znowuż kierunkowsk. Policja znowuż tutaj blokuje. Ale ostro bym poszedł w tym zakręcie. No i to mi się podoba. Czerwone, czerwone, jedziemy. Ciężki transport, wiadomo. Nie ma się jak to zatrzymywać. Skakanka idzie świetnie. Nawet się nie męczy. Możemy to pocisnąć do 6 dych, więc nie ma na co czekać. Im szybciej zrobimy ten transport, tym to lepiej dla nas wyjdzie. Oj, oj, oj. Nie przesadzajmy z tą prędkością. No, wiadomo, że tutaj trzeba nie przesadzać z prędkością. No jednak wieziemy naprawdę kawał ciężkiego żelastwa. No nie wiem jak w tej grze, ale w rzeczywistości hamowanie z czymś takim, no to jest naprawdę praca, praca wybitna dla hamulców. Wiem dobrze, bo ojciec mój jeździł na wielkiej ciężarówce, jeszcze w końcu dzieciaka jeszcze jeździł. Peroli z perolowskimi sprzętami, takim jak Jelcz. IFOM czy różnymi tego typu, również jeździ Volvo, DAFAM, ile nie pamiętam. No, trochę się tego pojawiło. Wiem, że czasami się tym jeździło ze dzieciaka. No to co przywoził ciężkiego, no to mówił, że to jest kawał żelastwa. No, jak widzicie, jedziemy sobie powolutku, nigdzie się nie spieszymy, mamy, no. Patrzę, gdzie kolega nas prowadzi. Mam nadzieję, że dobrze nas prowadzi, bo tak... Czasami to mi się wydaje, że oni trochę źle, ale tutaj akurat wszystko pasuje. Muszę sobie poprawić w przesunięciu trochę kamery w tej skali, ale bardziej na bok, bo nie widzę, chyba mam za wąski ekran. Przydałby mi się szerszy ekran. Jak widać, nie, całkiem nieźle nam to idzie. Ale tutaj mam gaz w podłogę wciśnięty i dosłownie aż słyszę, jak się ten silnik męczy. Widać, że to jest kawał żelastwa. Jak to... Tutaj mówią... No dobra. Zostało nam do przejechania trochę ponad 3,5 godzin. Zaraz przejdziemy przez granicę. Podejrzewam, że przez granicę będziemy przejeżdżać. Gdzieś w okolicach, no tam na dole gdzieś. No tutaj będziemy zmieniać pas. Proszę się przygotować do zmiany pasa. No właśnie, i to jest... Strasznie długo czekają na tą zmianę pasa. O, panie, kurde, takich rzeczy to nie rób, albo jedziesz, albo się zastanawiacie nad czym się robi to. Że kolega za nami już też zmienił pas.
No właśnie, jedziemy dalej. Właśnie minęliśmy też kolejny patrol policji, który nas tutaj trochę wspomaga. Ustawiliśmy już taką prędkość przelotową, jak ja to mówię. No i będziemy z taką prędkością powolutku, no to się ślimaczyć to Wrocławia. Myślę, że zarobione dzisiaj pieniążki w tym ciężkim transporcie, no wymagającym transporcie również, zobaczymy jak w Wrocławiu się będzie, przeznaczymy właśnie na nową, że co, uszkodzenie naczepy? Nie, ja przeoczyłem. Dziwne. Myślę, że po prostu naczepa dostaje pewnie z wagi. No ale myślę, że uda się dzisiaj kupić ciężarówkę i będzie to SK. Uuu, panie, Letima. Patrzymy na prędkość. Myślę, że to będzie SK. Myślę, że zrobimy jakąś tam delikatną kostymizację. Zobaczymy, na co będzie nas stać, żeby coś tam zrobić. I myślę, że w następnym odcinku zrobimy pierwszy kurs nową ciężarówką. To będzie pierwszy kurs nową ciężarówką, naszą własną, nie ze spedytora. No myślę, że coś się znajdzie, jakąś fajną robótkę. No i pojedziemy co? No myślę, że pojedziemy albo do Włoch, albo do Bułgarii, gdzieś tam te rewiry. Być może pojedziemy też, spróbujmy się wybrać w stronę Hiszpanii, ale to jeszcze w momencie, kiedy będę wiedział dokładnie, kiedy będzie Italia, Iberia, dodatek Iberia gotowy nam tutaj, z tego co wiem, to już będzie niedługo. Musimy to sprawdzić w tablecie. Ale najważniejsze w momencie, kiedy będzie gotowy akurat, no w momencie, kiedy ja się pojawię, robię pierwsze wideo od ręki. Ale postaram się, bo nie wiadomo jak mi tam sytuacja pozwoli życiowa, ale jeżeli tak, to zrobimy pewnie pierwsze. I jest to też dodatek, na który nie mogę się trochę doczekać, bo oczekiwany jest chyba przez wszystkich od dawna. O ile się nie mylę, to naprawdę każdy chciał już jechać tam do Hiszpanii. Osobiście chciałbym, żeby była też dodana Majorka. I wyspy Bela, i tak zwane Belary, czyli tam Majorka, Ibiza i Menorka. Chciałbym, żeby było to dodane, chociaż wątpię, że to będzie. No ale zobaczymy. Dodano Korsykę. A dodano niedawno Korsykę, to myślę, że też tam się pojawi jakiś tam wypad na do Palma de Mallorca albo gdzieś tam w okoliczne miejscowości. Właśnie, czy Inka, czy Manacor, byłoby fajnie. Tak samo na Ibizę. I co jeszcze? No myślę, że no co, no jakoś to się toczy. Udaje mi się w końcu nagrywać, odważyłem się w końcu, kurde, po już latach. Zabieram się za to jak no co, jak no, no jak sójka za morze, zabieram się do tego, no tak najlepiej. No udało mi się nagrać 3 odcinki w ciągu 2 tygodni, to jest całkiem niezły wynik jak na mnie i na zwrócenie czasu, bo jednak wychowuję 2 córeczki, które też spędzą z nimi czas i też chcę coś nagrać dla siebie, też coś zrobić dla siebie. No wiadomo, że tego. Jak tam wygląda nasza trasa? No jeszcze 2 godziny 14 minut czasu gry. Ale ona ciężko pracuje dzisiaj, ta ciężarówka. Widać, jak aż gaz wciśnięty w podłogę. No kochani, normalnie w podłogę. Kierownica mi tu drgała, to drganie silnika najprawdopodobniej, więc zaraz będę dojeżdżał do jazdu. O, miałem jeszcze chwilę. To są stacje, ale dojeżdżam właśnie do granicy polsko-niemieckiej i tego. Właśnie do granicy, tutaj trzeba będzie troszeczkę zwolnić, trzeba poszerzyć się tak zwane, bo to jest wąsko.
No, ten jeszcze tu się wyprzedza, kurde. No nie patrzy, jedzie, nie patrzy. By mi przychodzi tutaj w bekę, to co za jej? Pewnie jakiś polun. Pewnie jakiś Janusz jedzie za kierownicą, no bo nie jak żeby inaczej. Spieszy się. No więc idziemy dalej. No i dojeżdżamy właśnie, dojeżdżamy już, jesteśmy po stronie polskiej, przy naszym kochanym kraju. O! Się rozpędziłem. No i nasze puste polacie, no. Co by tu powiedzieć. No właśnie. O, ten, Deutsch Fach kosi pole. Bardzo fajny kombajn Deutsch Fach. No. Ale mieliśmy okazję, no właśnie, jeśli chodzi, właśnie wróćmy, no właśnie, wróćmy do Iberii. Nie mogę się doczekać już właśnie tej Iberii. W momencie, tak samo postaram się w momencie, kiedy pojawi się, od razu będzie kolejny odcinek i naprawdę myślę, że czekam, co znowu wymyślą twórcy Euro Truck Simulator, gdzie nas znowu podeślą, jeżeli będzie Iberia, no myślę, że będzie też Portugalia. No fajnie byłoby tam się wybrać, znam dosyć z rzeczywistości drogi w Hiszpanii, więc miałem okazję pojechać parę razy samochodem do Hiszpanii i byłoby to fajnie zobaczyć właśnie na własną rękę, jak twórcy w tej grze poradzą sobie z tym zadaniem. Jak mniej więcej pokażą to oblicze tych hiszpańskich krajobrazów. No wiadomo, jest bardzo, te krajobrazy są bardzo umowne, chociaż Włochy czy tam Francja nie można powiedzieć, nie, czy Niemcy nawet nie jest źle, no Polska trochę. Po Bułgarii i Rumunii jeszcze nie jeździłem aż tyle, więc ciężko mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. Rosja wygląda całkiem, Rosja i Wschód wygląda całkiem fajnie. A także tego. Na pewno to myślę, że twórcy zdadzą sobie wszystko i na co oczywiście ten silnik tej gry pozwala, zrobią to całkiem nieźle. No. No, to jest blisko. O, droga na Poznań. Oj! I myślę, że jak zajedziemy tutaj do Wrocławia, no to będziemy mieli całkiem dobry czas. We Wrocławiu. O ile pamiętam, we Wrocławiu jest salon Volvo. Mi się wydaje. No, tak mi się na pewno wydaje, że jest salon Volvo we Wrocławiu. By... Zobaczymy. Dojedziemy na mapę. O! Która ta godzina jest? Tak ciemno się zrobiło. Zobaczymy jakieś światło, no w Polsce wypadało na światło jeździć, no nie? Znowu ta pogoda taka dosyć ponura, ale dobrze, ale bez świata pewnie nie przyuważył. Ale no dobra. Widać, kogut jest włączony. Ale się też ślimacze. No właśnie, dojedzie. O, piękny ciągnik, kurde, przydał mi się na ferry. Okej, mega nowy mam. Deutsch Fach, piękna maszyna. Jedna z moich ulubionych maszyn. No właśnie, i teraz dojeżdżamy już, widać ten jest. Mopa. Minimy tego mopa i będziemy dojeżdżać do...
Tak mi się wydaje, do zjazdu. Tutaj zjedziemy na tym zjeździe, no tak widać po mapie. Tutaj widzę zdjęcie też robię. Delikatnie z tym transportem, żeby dojechać nieuszkodzonym. No tutaj kurde, pewnie jakiś rusek jedzie się pcha. O kurde, no. Wepchnął się kurde prosto, żeby, no kurde, żeby tu odjechać trochę, a i tak się wpadło. No dobra, dało się bardzo dobrze to przejechać, jak widać na milimetry, ale całkiem muszę się przyzwyczaić do tego wnętrza, bo nie długo takie wnętrze będę oglądał. Za kierownicy tej serii. O, no jeżeli odkryję samą Volvo, no pomyślę jeszcze na Volvo. Volvo też mi się podoba. O, myślę, że szwedzkie ciężarówki generalnie są znane z tego, że w Europie, że są to ciężarówki twarde. Ciężarówki dobrze znane. I myślę, że Volvo czy taka Scania to są takie legendy. Legendy drogi. Takie legendy właśnie jak Volvo FH16 albo 16 Volvo, tak sama Volvo. Scania serii R. Serii drugiej. Serii czwartej nawet to. Na pewno są każdemu dobrze znane. Zawsze pamiętam, jak byłem dzieckiem, ojciec dopiero miał swoje prasy. Mniej więcej to zawsze uwielbiałem obserwować ciężarówki każdej maści. Niestety sam nie mam prawa jazdy na kategorię C plus E, co dla mnie jest smutne. Nie było okazji to zrobić. Rodzice też nie chcieli, żebym został kierowcą ciężarówki, więc trochę mi to utrudniali. Myślę, że ojciec znał ten chleb. Więc no niestety jedyny rodzaj teraz ciężarówki zostało mi tutaj po prostu taki. Obecna sytuacja raczej mi na to nie pozwoli, żeby znowu zrobić kiedyś. Może kiedyś, jak zbieram jakieś tam potężne pieniądze, żeby to zrobić. A się uda. Ale na chwilę obecną takowych możliwości nie ma, więc trzeba czekać. No kurczę, wciskam ten gaz w podłogę. Ta ciężarówka się naprawdę męczy, no to widać, że to jest opór. Jedziemy pod górkę. No widać, że tutaj ten ładunek trochę waży, że to nie jest taka jakaś tam pusta 5-tonowa kurde paleta, tylko że no paleta będzie tam. No jakaś, czy 5-tonowa paleta, tak chciałem powiedzieć. Czy jakaś pusta wywrotka, to jest widać, że to jest naprawdę tą masę czuć w tej ciężarówce. O, jedziemy. Dobra. Dzięki panowie. Oj! Gdzieś tam przekroczyłem. Ale to naczepą. Ale to tylko naczepą na szczęście, albo podejrzewam tego. No udało się, ale się udało. Ale tu trzęsie. No i co? I dojechaliśmy, no nie? No to co? TVN?
No właśnie. Dojeżdżamy. No co jest? Okej, dojeżdżamy. Czas rozpiąć. No i myślę, że czas zakupić ciężarówkę. Zobaczmy, jak dzisiaj nam wyszło w poziom. No jest całkiem fajnie, fantastycznie. Dojechaliśmy do... Czy dojedziemy do poziomu czwartego? Tak, dojechaliśmy do poziomu czwartego. To co, zakupimy jeszcze sobie jeszcze jeden... Ej, no fajnie, to co zrobimy długodystansowca? Czy zrobimy sobie teraz delikatny ładunek? Wartościowy ładunek o wysokiej wartości? Myślę, że... Ja myślę, że zrobię teraz sobie jeszcze jednego długodystansowca. Potem będę myślał nad rachunkiem wyższej wartości, nad wyższą wartością. O, mamy wiadomość. No, fajnie, no teraz mi pozwoliła firma dać troszeczkę więcej kredytu, więc myślę, że udałoby się kupić. No to co, idziemy do banku. Dobry, to ja, Robski. Ja bym chciał trochę kredytu. No myślę, że tak 150 tysięcy by byłoby fajnie wziąć i rata jest to, kurde, 4 tysiące. Ojej, coś tu chrupło. To nie ja. Fajnie, weźmiemy tyle kredytu i odwiedzimy dealera ciężarówki. Chciałbym mieszkanie. Mieszkanie. A jak dziecka 5-letnie, no? O, cukierek. A, sorry, nie to. Skoczymy do... Tak, chcemy pana odwiedzić. No dobra. Jak ostatnio widzieliście, podejrzewam, ostatni odcinek, jeżeli oglądaliście, no to... Jak wam się udało obejrzeć. Jeżeli oglądaliście, no to już zacząłem się zabierać za kupowanie skakanki i okazało się, że bank nie da mi tyle pieniędzy. Dzisiaj mi bank da tyle pieniędzy, więc... Personalizacja. Zacznijmy może od... Od czego zacznijmy? Od wnętrza. Myślę, że jasne wnętrze. Mówię domu w ciężarówce, no nie chcę się patrzeć na te całe czarne kolory. Co jeszcze by tutaj chciałbym zrobić? Nic, na razie, no, na razie na ekskluzywne nas nie stać. Kolor ciężarówki. Czy taka pomarańcza? Czy może coś w polskich barwach narodowych? Na przykład w barwach firmowych. Taki ogień fajny. Chyba zostanę przy tego, przy... W dwóch barwach. A może po prostu... jakiś własny kolor weźmiemy tutaj. O, taki fajny będzie, taki... Nie. Coś bardziej... Co chciałem coś fajnego pod niebieski. Czy taki kolor mi się podoba? Nie. A są jakieś dwuczęściowe możliwości malowania? Metaliczny. Skania. A, też bym
najwyższego poziomu. O kurczę, jak mi byłoby stać na takie coś, to fajnie. Uuu, fajnie to wygląda. Dobra, metaliczny jakiś weźmiemy, co? Metaliczny. Własny kolor metaliczny. A. No to co, znowu wchodzimy niebieski. I czy to tak by mogło być? A tu jakaś zmiana? O. Ta brudny metalik, jest to trochę może to... prześwitujemy zielonym, takim fajnym. To też niezbyt. Ten główny kolor, żeby taki właśnie jakiś fajny. Może taką ognistą czerwień z zielonym. I ten główny z zielonym takim lecie. Op. O, ognistą czerwień. I troszeczkę właśnie taki... O nie, różowość. Nie, ale to nie różowość. O, to jest żółcią fajnego. O. I to by było red and gold, taki... Nie taki bardziej złoty bym chciał, bardziej. O. I to będzie fantastyczne. A właśnie, jest nowa funkcja właśnie teraz, jak zobaczyliście. Można sobie chodzić po warsztacie. O tak. W podziale tego. Na razie nie. Myślę, że to jest funkcja eksperymentalna trochę, ale używając tak zwanego wsadu, można sobie pochodzić po warsztacie. I no jest całkiem fajna funkcja. Naprawdę jest to całkiem fajna funkcja. Ciężarówce, właśnie, kokpit. To ile już na sobie niosi? 126. Gryfina? Musi być gryfin. No, coś się musi palić. Oczywiście musi być... pewnie jakąś setkę by się przydało tu dać, no nie? Chociaż nie. O. Chociaż nie. A, i właśnie. Tablica. Pięknie. Co tu jeszcze możemy dodać? Coś powiesimy. To robimy. Troszeczki disco ball. Nie będziemy tu żadnych tych rzeczy robić. Firankę. Czy ja chcę firankę? Really? Firankę? Nie chcę firanki. Jakoś mi się to naprawdę nie podoba. A tu już mamy. O, i taki odległy dashboard table. To by było całkiem fajne, ale na razie nie. No i tu jest chyba na tyle z kabiny, zrobimy. Na razie to zdejmiemy. Wiadomo, jeśli kierowcą ciężarówki, to jakaś torba musi leżeć. Ale no nie taka, jeżeli też raczej w moim stylu. Tu na pewno jakiś kubeczek. Powiedzmy telefon. Tu jakaś lodóweczka. Mam przyzwyczajenie. Albo tak, zrobimy torbę tu. Tu rzucimy laptopa, bo wiadomo, laptop się przydaje. Tu później założymy półeczkę. Telefon out. I tu sobie postawimy kubeczek z logoskami, dobra. No i zewnątrz. Możemy sobie zaszaleć jeszcze, więc jakiś bulwar by się przydał, no nie? Ale na razie zrobimy taki szary podspód. A co to na światło może być? Na razie tylko oryginalne, ale dobra. Bulbar jakiś fajny. Mi się najbardziej podoba ten, bo nie chcę jakiegoś dużego walnąć bulbara. No wiadomo, ktoś się czasami
Twojego. Podobają mi się lampki tak zwane. Światła nigdy nie za mało. To akurat też mi się podobało w kolorze. No, tutaj to nie, tu na górze mi się podobał taki fajny bulbar, znaczy ten na światła. Tu tak, no w zasadzie, że dwa halogeny. Albo nie, lumeny damy, lumeny. O nie. To jakieś tam. Nie mamy. I tu halogeny po bokach. No kurde, światła nigdy nie za mało. Coś możemy dodać jakąś flagę. No flagi mamy, flagę nie. Tu. Też nie. To całkiem fajnie wygląda pod pozorem, ale zasadnie tak jak oryginalnie. Co tu możemy dodać? Jeszcze nic. No i właśnie szare, bo szare ładnie wyglądają. Tutaj jeszcze nic. Szarszy plastik mi się podoba. No i myślę, jakbyśmy dodali taki fajny tył. No za światełkami jakimś, ale tu nic nie możemy dodać w tej chwili. No to dobra, to jest początek. Zobaczmy, czy wydech możemy poprawić. Nie, i zostawiamy wszystko tak jak jest. Potwierdzamy i to będzie nasza pierwsza ciężarówka w kolorze takim, no indywidualnym, no jak to mówiłem, kolor indywidualny. No i co, w następnym odcinku. Czekajcie, tu. O, te stopki sobie jeszcze zrobimy, albo nie. Nie, zostajemy przy oryginalnej, fabrycznej. No i co, no w następnym odcinku pojedziemy pierwszą trasę, no nie? Tak by wypadało coś, tak mi się wydaje. Wypadałoby gdzieś jechać pierwszą trasę, wziąć jakieś naczepę. To ile tam mamy te kucy? 370, ujej, no będzie ciężko, ale myślę, że wiecie co, ja chyba wezmę tą 12-biegową GRS, naprawdę nie jest, ale widać, że troszeczkę jest, poprawiają się własności jezdy tej ciężarówki, no to tutaj bierze, nie ma sensu. Mamy na to pieniądze, bank nam da, pożyczył, potwierdzamy. No i co? Po personalizacji obejrzyjmy jeszcze raz, tak to będzie wyglądać. No i co? No... zakup! No i co? Myślę, że weźmiemy jakiś ładunek dzisiaj w stronę Warszawy, bo będziemy startować ze Szczecina. Co ja mówię, z Gdańska. I z Warszawy pojedziemy na Słowację. Tak mi się wydaje, że tak będzie najlepiej, że na Słowację pojedziemy ze Słowacji też gdzieś tam na południowy wschód. Naszym kierunkiem będzie Turcja, a jeżeli teraz będzie taka potrzeba, a gdzie zmienimy na... O! Patrzcie, jaka piękna ci moja bestia jest, już gotowa do jazdy. A, to w naszym garażu startujemy, no to w Poznaniu jesteśmy, no to fajnie. Jesteśmy w Poznaniu, dostarczono nam do garażu. Jezu, ta rudera trzeba ją poprawić naprawdę. A, przejdźmy się troszeczkę, zrobimy krótki spin.
już by była kraksa. No, rozejrzyjmy się trochę, odwiedźmy tu. Myślę, że powiedziałem, a bo w lewo czy w prawo? 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 No nie mam zielonego pojęcia. A pojedziemy tu. A! Chciałem coś sprawdzić, czy mam ręce zaciągnięte. No. Hamulce działają świetnie. No i co? No i pojedziemy chyba w trasę, no bo to już czas by jechać jakąś trasę. To już w następnym odcinku. Chciałem zobaczyć tutaj strzałeczkę, pewnie jakieś więcej pracy. Uff, panie! No i co, podbierzemy jakiś kur... Zobaczymy jakie są możliwości. Jak zwykle proszę o ocenianie filmu, jeżeli obejrzycie, to naprawdę proszę oceńcie, dajcie komentarz, pomóżcie mi zrobić naprawdę lepszy materiał. Lepszy tutaj system, no wiadomo, wytykajcie mi błędy. Oczywiście w ramach takiej jakiejś kultury nie róbcie tego mi to na złość. Razem, żeby to tylko po prostu... Ja polecam, żebyście wytykali mi błędy, które naprawdę, które popełniam. I chciałbym to też, wiadomo, chciałbym to zrobić lepiej, także... Jeżeli wam się podoba, dajcie lajka, zasubskrybujcie, na pewno to... da mi kopa do zrobienia nowych filmów i na pewno mnie to zmotywuje. Dajcie mi jakąś odpowiedź, komentarze, jeżeli mógłbym coś poprawić, zrobić lepiej. Wiadomo, pewne rzeczy nie można zrobić lepiej, ale to, co da się zrobić lepiej, no to fajnie by było. No i co, taki pierwszy... Krótka przejażdżka nową ciężarówką zaliczona. Wjeżdżamy na nasz garaż. Ale nie będziemy wjeżdżać do środka. Dobra. Zobaczmy potencjalny kurs na następny weekend. Aj, masz rynek pracy. Potencjalne kursy. No zobaczmy, co my tu mamy. No mamy rynek przesyłek. No dokąd? No, na Węgry mamy. O, fajnie. No, możemy jechać na Węgry. W Frankfurcie już byliśmy. No to już takie fajne pieniądze to widzę, że już są. I... tutaj... to jest ze Estonii. No ja nie chcę za bardzo ze Estonii jeszcze jechać. Myślę, że na Węgry byłaby całkiem fajna trasa, czas podróży 11 godzin. To by było całkiem fajnie. Nie wiem, czy tam się wyrobiło w odcinku, ale na pewno no, wyrobimy się i wstydzić tego. Ale to z Drezna, a jeszcze z Poznania, panowie, no. No z Poznania. Może z Drezna pojechać najpierw w następnym odcinku. A w Katowic? Salzburg. Piękna, długa trasa by była. Pręty zbrojeniowe.
A zobaczmy, co jest na rynku zewnętrznym. Z Poznania. O, do Rygi, do Odessy, do Frankfurtu, Osnabrücku. O, do Rumunii jest. Nie, to jest, nie, to jest z Ruszy. Kaliningrad, do Ruski. Paruski, Gawarysi, Niet. No to co, no. Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku, co się pojawi. Ja dziękuję wam za oglądanie. Miłego dnia życzę. Bądźcie bezpieczni. Cześć.